Słuchajcie, a ja niby wejdę, zróbmy jakąś akcję. Słuchajcie, a co tu się dzieje? Ale super. Ale w jakim sensie super? Czy ktoś mi może wytłumaczyć, co się właśnie stało? Pięć kwota. Kwota wstępna. Krzysiu, a co ty tu robisz? Sprzedajemy. Co sprzedajecie? Sprzęty do czego? Do grobu. No powiedz, co cię sprowadza do nas znowu? Bo już nie doktor Lucy. Bo was lubię po prostu. Super. No, super. To chciałem usłyszeć. To chciałem usłyszeć. Tylko i wyłącznie. Nic nie. Marku, powiedz mi, co cię tu sprowadza. Ten oto piękny pudel po strzyżeniu już, zobacz. Szkoda, że nie pokazaliśmy przed. No właśnie. Bo trzeba jakby widzą przypomnieć, że jesteśmy na seminarium z pudla. No tak. Można? Można. Można? Można? Proszę bardzo. Jak nazwiemy to strzyżenie? Trzeba nazwać jakoś. No na bull terriera? Bull. Słuchajcie, no i to będzie w takim razie konkurs. Jak nazwać tę fryzurę u pudla? A nagrodą w naszym konkursie będzie ręcznie napędzana sokowirówka. Więc witamy Państwa serdecznie. Bardzo nam miło jest spotkać się z Wami. Jesteśmy przedstawicielami, założycielami tak naprawdę. Ty jesteś założycielem. Tak, ale ty mi dużo pomagasz. Dark Love. Ja tylko noszę walizki. No mów, ale zawsze coś przydaje się. Firmy Dark Love. Nasza firma sprzedaje kosmetyki dla psów. Sprzedaje też ubrania ochronne dla psów, bardzo dobrej jakości, szyjemy na miarę. Za chwilę ja bym powiedział nawet odwrotnie, że właściwie to zaczęliśmy od ciuszków, a kosmetyki wprowadziliśmy całkiem niedawno. Generalnie jak każdy by się zapoznał w przerwie, gdzieś tam na kawę, pomacał, dotknął, bo jesteśmy ciekawi też Waszych opinii na ten temat. Tak, ja mam tam taką modelkę. Świetnie, bierzemy. Jak jest jeszcze duża, to świetnie. Jadwiga jest ogromna. Co to za bulldog angielski? Nie, to jest małe przecież. 25 kg, 26. Marku, prowadzisz niezwykle popularny kanał na YouTubie, Adbuster. Powiedz, czego dotyczy kanał? To jest takie luźne, rozrywkowe podejście do świata reklamy. Zaczęło się od tego, że sprawdzałem zgodność reklam z rzeczywistością i tak ten kanał na tym temacie zbudowałem. Obecnie tak od czasu do czasu zbaczam troszkę z tego głównego tematu, ale staram się go trzymać, więc reklama głównie. No i właśnie teraz porozmawiajmy o tym zbaczaniu z tego głównego tematu. Powiedz mi, co cię zainspirowało do zajęcia się czymś, co wydawałoby się może być dla ciebie kompletnie abstrakcyjne, czyli kosmetykami dla psów. No nie byłoby tego, gdyby nie nasz pudel. Zaczęło się od pudla i można śmiało powiedzieć, że to on wymyślił naszą firmę. I to on jest tutaj pomysłodawcą wszystkich produktów. A pudla wymyśliła z kolei Monia, tam siedzi za kamerą. Pudel był jej pomysłem, a potem już się samo potoczyło po prostu. No nigdy bym nie pomyślał, pewnie 10 lat temu, jak ktoś by mnie spytał, czy będę robił na przykład, nie wiem, ubrania dla psów, no to pewnie bym się głośno zaśmiał. Ale tak było ze wszystkim, co robię w życiu. Jak ktoś by mnie też spytał kiedyś, albo powiedział, że będę youtuberem pełnoetatowym, to pewnie też bym nie uwierzył. No, życie pisze różne scenariusze. Jesteś groomerem? A może chcesz nim zostać? Dobrze trafiłeś. Grooming Łączy Ludzi jest właśnie dla ciebie. Podnieś swoje kwalifikacje, naucz się nowych technik, śledź nowe trendy w groomingu. Grupa Psi Salon Ewa Grabowska stworzyła tę markę właśnie dla ciebie. Połącz pasję z wykonywaniem zawodu. Nie przegap okazji. Dołącz do nas.
Marku, dziękuję za rozmowę. Życzę, żeby nowe kosmetyki na naszym rynku się przyjęły co najmniej tak, jak kosmetyki oferowane przez zaprzyjaźnioną hurtownię, która jest u nas tutaj dzisiaj. No i cóż, do zobaczenia na kolejnych seminariach. Mogę pozdrowić? A jasne! Żartuję, nie, pozdrawiać nikogo nie będę, ale... Ale jak najbardziej. Chciałem powiedzieć, że daklow.pl zapraszamy, tak. I zapraszam do subskrybowania kanału Groom TV, najlepszego groomerskiego kanału w Polsce. Dziękuję. Dziękujemy. Dziewczyny, jak ciasto. Bardzo dobre. Magda przywiozła. Także jak gdzieś odejdzie na bok, możecie krytykować. Na razie jest okej, tak? Jest super. Dobra, dobra. Madziu, czy to ty piekłaś? Ja piekłam wczoraj do 12:00. Wow. Po prostu, ale powiem ci, że widać po tobie, że piekłaś do 12:00. Masz podkrążone oczy. Mam dwójkę małych dzieci. No, ta ma parcie na szkło. Jacku, jak ci się podoba? A jak ciasto? Obleci, nie? Wiesz, teraz Magda nie słyszy walnie po całości, czyli jak? Ciasto okej. Okay. Okej, okay, dobra. Bo ja wiem, że ty jakby za łaskiem nie przepadasz jako mieszkanie w Zimskiej Woli. To są sąsiadujące miasteczka. Nie macie dwóch drużyn, na przykład żużla, które się walą tam gdzieś po drodze? Nie, nie. Dobra, spokój. Olu, opowiedz nam o historii rasy pudel. Pudle wbrew powszechnemu mniemaniu nie pochodzą z Francji. Pudle są rasą niemiecką, wyhodowaną do aportowania ptactwa ustrzelonego przez pana z wody. Jak wyglądała kiedyś fryzura pudla? No to jest temat rzeka. Fryzura, w ogóle włos pudlowy jest takim włosem trudno nasiąkliwym, jeśli jest odpowiedniej jakości. I zostawiano u pudla włos na częściach, które są newralgiczne, na przykład na płucach, na nerkach, stąd te rozety tutaj takie śmieszne w tym miejscu, na stawach psa. W tej chwili to jest jedna wielka kulka na nodze. Natomiast w przeszłości to były stawy, znaczy takie trzy małe kuleczki zostawione pasmami na stawach. Ogony początkowo, znaczy pudle miały cięte i uważa się, bo nie wiem czy wiecie, dlaczego cięli ogony? No właśnie, w większości rasy myśliwskie miały cięte ogony, natomiast jest wiele kontrowersji do tego, dlaczego u pudla był cięty ogon i prawdopodobnie jest to kwestia czystości, utrzymania czystości psa. Mhm. Lokowanie produktu robimy. I on ładnie wystawia na ciebie. Złapał Patryk. Tutaj masz numer 2, albo numer 1. Jeżeli chcecie robić to, co kochacie, a kochacie zwierzęta, to dobrze trafiliście. Szkoła Psi Salon Ewy Grabowskiej jest właśnie dla was. Zawód psiego fryzjera to nie tylko olbrzymia satysfakcja i dobre zarobki.
to także praca z niezwykle wdzięcznymi i cudownymi klientami. Jeśli zastanawiacie się, jaką drogę zawodową wybrać lub dotychczasowa Was nie satysfakcjonuje, zapiszcie się na kurs psiego fryzjera w Szkole Ewy Grabowskiej już teraz. Szkoła Psi Salon Ewa Grabowska to 25 lat doświadczenia, nowoczesna baza szkoleniowa, rodzinna atmosfera, a przede wszystkim najlepsza kadra. Nieważne ile macie lat, jakie macie doświadczenie i co robiliście wcześniej. Oferta szkoły Psi Salon Ewa Grabowska jest dostosowywana indywidualnie do każdego uczestnika. Tutaj uczycie się tak długo, jak wymagają tego Wasze zdolności. Nie czekajcie, nie pozwólcie się wyprzedzić innym. Zacznijcie robić to, co kochacie. Zapraszamy do Łodzi na ulicę Pomorską 107. Telefon 507 50 50 30. Ten się usadowił. Same laski i rodzyneczek. Ja tu chodzę, gdzie to towarzystwo. No to tak jak ja, powiem ci, ja też lubię. Mam ochotę was o coś spytać, ale nic mi się nie nasuwa. Może sami sobie zadajcie jakieś pytania. A teraz krótki wykład profesora Romana na temat zalet klimatyzacji w salonie. Roman, opowiedz, jak wczoraj było. Zaognij sytuację. Znaczy nie, po prostu opowiedz to, co pamiętasz. Nie, że tam będziesz rzeźbił i wymyślał, tylko to, co zapamiętałeś jakby, bo słyszałem, że światło wam ktoś zgasił. Nie, ale najbardziej zapamiętałem, że lubię tu u siebie w domu też, nie? To miejsce, jak przerobiony garaż na salon. A to Jacek też to ma, nie? Cały czas, tak, wiesz, przerobił garaż. A to Jacek już się przeniósł? Nie, ale jest w fazie przerobienia. Aha. I mówię mu, idź w klimę. Idź w klimę, wstawaj tu klimę, nie? Mówię, ja też tu mam kwieśniki, czy tamto, na co nie to pocenię, idź w klimę. Już mu tłumaczę na proste rzeczy. Ustawiasz, wiesz, dwie kisty piwa na stole, włączasz klimę na max, wybierz na to, 15 minut, nie wychodzisz z salonu. I tak, bardzo wczoraj pamiętam właśnie ten, wiesz, salon tam, jeszcze klimy nie ma, ale piwka na pewno tam było, to pamiętam. Potem już nie zawiło, rano. Dlaczego w tej chwili pudle cieszą się tak małą popularnością? Dlaczego klienci zapomnieli tak naprawdę o pudlu? Bardzo rzadko są widywane na ulicach. A ja myślę, że to jest pokłosie jeszcze lat 80., kiedy z kolei pudle były bardzo popularną rasą i to, co się mówi, że jak rasa jest popularna, to jest niszczona. Po prostu każdy chce mieć wtedy, każdy chciał mieć tego psa, tego pudla. Nawet jeśli ogólnie nie nadawał się do posiadania jakiegokolwiek psa. Pudle są bardzo inteligentne i jeśli będą wychowywane niekonsekwentnie, one doskonale będą wiedziały, jak sobie owinąć człowieka wokół palca i jak robić to, co chcą. A co robi człowiek, jak sobie nie daje rady z psem? No po prostu komentuje głupi pies. No i potem została przyszyta taka łatka, że pudel jest psem głupim. Czyli po prostu tutaj poszło wbrew pozorom. W złym kierunku, tak? Tak, wbrew pozorom to są bardzo inteligentne psy, które w tej chwili mam wrażenie wracają z powrotem do łask. Jest coraz więcej pudel. Czy pielęgnacja pudla jest trudną? Znaczy jak zwykle wymienia się coś za coś. Ja na przykład wolę pielęgnować psa niż dywan i kanapę sprzątać od sierści. Tak? Więc ktoś, kto powie, ja swojego psa mogę czesać raz na pół roku, ale jednocześnie nie zauważa tego czasu poświęconego na sprzątanie swoich ubrań, mebli, kanap, dywanów z sierści, ja tego nie mam. Tak? Ja za to od czasu do czasu muszę przeczesać psa. Jak długo i jak często należy czesać pudla? I tutaj znów wbrew pozorom to nie jest pies, który jest czesany codziennie, więc nie spędzam godzin codziennie na czesaniu pieska. Codziennie co najwyżej mogę sprawdzić, czy nie robią się jakieś kołtuny i na bieżąco ich nie rozczesać. Natomiast co do zasady ona jest rozczesywana przy kąpieli raz na dwa tygodnie. A kąpiel u pudla jak często trzeba wykonywać? Powiem tak, ja swoje kąpię przeważnie raz na dwa tygodnie. Uważam, że minimum raz na miesiąc powinien być taki pies wykąpany. I rozczesany. Brudny włos się szybciej kołtuni.
Także kąpiel pudla, że to są eleganckie psy, to są psy, które nie linieją, do której przyjemnie się przytulić. I to jak już się przytulamy, no to fajnie do czystego pieska. Chcesz coś dodać? Trochę nic? Sera więcej. Czy więcej sera byś dodała? Może tumblów. Dobrze. Olu, jesteś u nas pierwszy raz? No gdzie uciekasz? No chodź tak, tu. No teraz musimy to powtórzyć. Olu, jesteś u nas pierwszy raz? Tak, jestem pierwszy raz w Łodzi. W ogóle w Łodzi? Tak. Kurczę, przecież w Łodzi, do Łodzi mają wszyscy po drodze. Łódź jest w środku Polski, wiedziałaś? Wiedziałam. No i co? No i mnie tu jeszcze nie było. Ojej, no dobra, jak ci się podoba? Łódź na pięknie. Razie. Dobra, a jak ci się ja podobam? Oczywiście, że piękny, ja coś. Olu, opowiedz nam o historii rasy. Czekaj, nie mogę. Czekaj, nie mogę. Spokojnie. Może kielicha jej dać? To druga część pudla będzie wyglądała inaczej niż pierwsza. Może kielicha. Jeszcze na 3 sekundy. Kielicha. Jeszcze co? Kielicha jej. Zanim zadziała, to już będzie po seminarium. Nie, no szybko, dużo nie. Spokojnie. Poszło. Olu, opowiedz nam o historii rasy pudel. Poczekajcie, się nie ma. Wzruszająca historia! To może na koniec jakieś gagi z Olą. Okej, dobra. Podamy po napisach. Olu, opowiedz nam o standardzie rasy. O standardzie rasy? Czy o historii? Przepraszam, o historii rasy. Co z tym standardem?